One of the supply caches Whittle wanted us to find. Mamy żywe złota. Pewnie będziemy mogli tutaj złoto wydobywać. Spoko, zwierzątko, możesz iść. Nie zabiję cię tym razem. How did you know to approach us, Solas? The breach opened. We were scrambling and barely had time to think. And there you were. I went to see the breach for myself. I did not know you would be there. You must not have been far away. I was not. I'd come to hear of the conclave, but did not want to get close. Hmm. Lucky for us then. No, mieliśmy szczęście, bo on za tym stoi. Tak sobie pewnie myśli. Aj się obłowie. Zaraz, zaraz. To jest jakoś pod ziemią? Jak ja mam to niby dostać? Trochę za daleko się wybrałem, będzie się czuł. Ale to jakiś quest jeszcze był. O tu. Dobra. Myślę, że wzięliśmy to. Możemy się wrócić, bo się wybrałem trochę za daleko. No nie wezmę tej smoczej skały, bo jest pod ziemią. A tam wejść się chyba nie da. Ta mapa wskazywała na coś u góry, a nie na to. Tu na dole. Ale na górę się chyba nie dostanę. Ale mi uciekło przez tą walkę. Ale chyba stoi i czeka, że ją dopadnę. Okej, jeszcze jedna baranina, ale to za chwilę. Na razie chcę się trochę przejść w tą stronę. Zobaczyć, czy jest tutaj coś. Chyba nic. O, jest druga baranina. I mnie nie wyszedł. Ale udało się zabić. Mamy baraninę. To jest dobrze. To jest totalna eksploracja. Kurde. Chodzę i zbieram wszystko, co napotkam na swojej drodze. Tu jest jakiś kolejny quest. O, ktoś tu stoi. Ritz? You said your friend hasn't reported back. She was supposed to be checking on some apostates. I'm on duty here, or I'd go look for her. I'll talk to you later. Okej, odszukamy. Rzućmy okiem na mapę. Tu założymy nowy obóz. Dobre miejsce. Nothing to report, sir. Nothing to report, sir.
Okej, okay, skoro nic do raportu, to dobrze. Tu możemy produkować rzeczy. I rzućmy jeszcze okiem na tą mapę. Co tu jest? Jakiś znak zapytania? Aha, tu mamy znaleźć 5 skrytych apostatów gdzieś tu w tej okolicy. Poszukam. Nie było, trudno znaleźć drugą skrzydkę. No dobra, pójdźmy w tamtą stronę. Aha, czy to mam pozaznaczone skrytki? Tu jeszcze sporo rzeczy. Powinien teoretycznie pójść do... do koniuszego, dlatego resztę zrobiłem później. A teraz pójdę w drugą stronę, żeby udać się do koniuszego, ponieważ to było zlecenie tutaj takie. I to jest główne moje zadanie na tą chwilę, dojść do koniuszego. Dobra. Wiem, że nie masz nic do raportu, ja chcę sobie koniuszego zaznaczyć. Koniuszy jest tam. Czyli idziemy w tamtą stronę. Tutaj coś jest. Kolejna jakaś mapa, tu jest taki... most? Za drzewa. Mapa do wodospadu. To są takie trzy wodospady, za nimi można przejść. Tylko jakiegoś mostu. O. Jakieś takie trzy wodospady. Z góry. Tego nie widzę. Ale nie mam chyba na mapie jeszcze takiego miejsca. Okej, okay, może jakoś tędy zejdę, nie zabijając się przy okazji. Obozowisko temperatury. Mocny trochę ten templariusz. Ale są odporni na magię. To jest problem. Zwłaszcza na maga. Ale okej, okay, przebiłem się przez ich ochronę.
A, tu jest ten most taki, co chyba tam był pokazany. Zniszczony most. To tu gdzieś powinny być jakieś wodospady. Może tu jest ta droga do nich. O, poleciałem. Okej, udało mi się dość to zanurzyć. Wszystkie pociski, które się nie zabijają. Zerknijmy teraz, czy coś tu jest. Skrzynią. I droga prowadząca dalej. Bo ta droga, której szukałem właśnie do bazy Templariuszy. Templars have secured a position ahead. Tam są te wodospady. Szukałem drogi do nich, a nie do Templariuszy, ale skoro znalazłem obóz Templariuszy, to warto ich rozwalić. O, jeśli się uda. Wypić pod. I zerknąć, czy jeszcze czy ktoś tu jest. Jeszcze tu są. Jeszcze jakiś Templariusz tu został. Zaraz się gościa pozbędziemy. Przy okazji wyczyszczę im bazę. Zero. I to jakiś boss chyba został już. Z tych Templariuszy. Jak go wybije, to pewnie już będzie po sprawie. It should be safer on the King's Road now. We must still deal with the apostates, however. Tak, rozprawiłem się z Templariuszami. To jest całkiem dobrze. Jeszcze tylko magów z drugiej strony i będzie tutaj spokój totalny. No tu są te wodospady. Tu chciałem dojść początkowo, okazało się, że Templariusze tu byli. Przeszukaj, naciśnij V, aby przeszukać okolice. Dobre.
Innego drogi teraz nie mam, muszę niestety zejść rzeką. A tu coś jest? Ten sam... Przynajmniej zaznacza nam, gdzie są obiekty, które powinniśmy zabrać. Idziemy dalej. Z tego kolejne się odchoni. Może będę miał czym jeździć za chwilę. Tu był jakiś quest i dlatego chcę do niego podejść. Jakiś znowu listowy. Przesyłka na rzece. Czarny wilk. Udało mi się nawet wzmocnić na czas. No normal wolf would fight with such determination. The breach may have driven them mad, or perhaps a demon took command of the pack. Wilki załatwione. Nie wiem, dlaczego mnie zaatakowały. No i gdzie ten cholerny koniusz? On powinien gdzieś tu być. You say you've witnessed past events in the Fade, Solas, or the memories of them. But the Fade distorts reality. Surely it cannot offer a true reflection of what occurred. Are your own memories any different? The truth is never precise, regardless of where you are. Miła rozmowa znowu. O, tutaj są konie, więc to jest dobra droga, ale najpierw wejdę na górę. Tu jest znowu ta czaszka. Mamy pierwszy obiekt koło domu koniuszego. Drugi jest tam trochę dalej. O, tam jest trzeci. Czwarty. A gdzie będzie piąty odłamek? Bardziej. Mamy wszystko. Możemy zeskoczyć. Koło domu koniuszego jest jeden odłamek. This must be the horse master.
I think it's time you stopped playing the wounded party with me, Varric. Ignoring the times you actually wounded me. I did no such thing. I questioned you and then brought you to Haven so you could tell your story to the Divine. What then? Thanks, Varric. We believe you. See you around. Do not pretend to be an innocent bystander. I could have done far worse, with full justification. Yes, thank you for not torturing me. I'm so much happier now. Lubię słuchać, jak sobie nasi towarzysze gadają. Dobra, tu jest. Gdzie twój mistrz? Gdzie jest koleś koni? Może tu? Chyba nie, bo to zamknięte. No to pewnie tu. Dzień dobry. Obejdę pana dom najpierw. A potem pogadamy. No. Przeczytaj. Krym, zagadki górnego miasta. Rozdział pierwszy. The people here should leave the area. It's too dangerous. This is their home, Seeker. Name's Dennett. No to pogadajmy z nim. I served Arleman for 30 years as horsemaster. I hear your Inquisition is looking for mounts. Tak jest. Szukamy. Can you help us? Not at the moment. I can't just send 100 of the finest horses in Ferelden down the road like you send a letter. Every bandit between here and Haven would be on them like flies on crap. You'll have mounts once I know they won't let them for cold winter's breakfast. Okay. Dobra, zapytajmy, czy ma coś przeciwko mnie. I'd like to know about it. What? Because of what I said about mages? All the trouble magic's causing around here might well take a mage to fix it. That's all I meant. My wife Elena manages the farms and Bron's in charge of my guards. They'll tell you what they need. Until then, you deserve something better than whatever knock-kneed plow neck they gave you. The chestnut over there is a purebred Ferelden Forder. Take care of him, and he'll take care of you, Inquisition. No dobra. Good to see you, Inquisition. Zapytajmy. Czy możesz pomóc uchodźcom? Right now, any food I give those luckless bastards might as well go to the rebel mages or bandits. Talk to my man Bron. He'll tell you what those folks need to protect themselves. Once that's done, I'll give as I can. I've no problem with charity, long as it's not wasted. Got some old ruins in the forest, from long before any king of Ferelden. The lakes are pretty. Though when the weather's odd, you hear tell of spirits. Beyond that, my daughter Sienna set up a track just over there. Fool girl likes to race the horses. Dobra dziewczyna, jak się gania. You said you were once Al Eamon's stable master. Master of the mounts. Ferelden's don't appreciate horses like they do in Orlais. But they knew my name in Val Royeaux. My horses took sick less and carried a man longer than any of those fancy prancers they've got. You take care of my people, and I'll make sure your Inquisition is riding right. Dobrze. You said your wife Elena is in charge of the farms. Yes. A lot of families work our land. They work for us, and we take care of them. Elena knows the farms better than I do. Knows what they need. I imagine not being killed by anything would be a start, though. Farewell. Dobra, idziemy pogadać z jego żoną. Ciekawe, co ona nam powie. Punkt. Cholera wie, co to jest. Ale dojdziemy. A, okej, to jest jego żona. Since the breach appeared, the wolves have gone mad. They come after our men like beasts with the water sickness.
You deal with the wolves, and our farmers will be safe again. Wilkami. Okay. How are these wolves acting differently from normal? Normal wolves go after livestock, but come at them with a torch and a blade and they run. These beasts, though, it's like darkspawn during the blight, or when the dead rose to attack us. They're possessed, or something like it. I've lost too many men to the beasts. I won't endanger more. Okay, poradzimy sobie z wilkami. Damy radę z wilkami. Już kilka załatwiłem, więc nie będzie problemu. Ale ograbić się z elfiego korzenia, bo jest mi potrzebny.